They're quirky. Uczniowie są dziwni i nie zawsze ładnie pachną, really ale lubię gimnazjum. They're pretty amazing. Są super. To przełomowy wiek w procesie zdobywania wiedzy. Jeśli teraz zachęcisz ich do nauki, to pójdą prostą drogą do sukcesów i życiowych możliwości. Szkoła społeczna Kip Bridge Charter School w zachodnim Oakland w Kalifornii. Lubię uczyć matematyki. Zbyt wielu uczniów miało z tym przedmiotem złe doświadczenia. Pomagam nadrabiać zaległości. Robię wszystko, żeby uczniowie oswoili się z matematyką, a nawet ją polubili. Na początku roku uczniowie umieli bardzo niewiele. Szóstoklasiści przychodzący do naszej szkoły są na poziomie pomiędzy drugą klasą a początkiem czwartej. Średnio 2,5 roku z tyłu. W zeszłym roku byłem w San Diego na konferencji dotyczącej szkół społecznych. Sal Khan opowiadał tam o Khan Academy. To mnie poruszyło. Chyba trochę przeszkadzałem, mówiąc sąsiadom, chcę to zastosować w swojej szkole. Nie wiem jak, ale w razie czego pójdę na żywioł, zdobędę komputery. Uda się. Po powrocie z konferencji zaproponowałem Khan Academy uczniom mającym problem z matematyką. I połknęli bakcyla. Ta grupa demograficzna, pokolenie, które uczymy, ma ścisły kontakt z techniką. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w ich życiu. Jest wszędzie. Może dlatego tak chętnie korzystają z Khan Academy. Mówią, tak, rozumiem. Już umiem dzielić, a kiedyś nie umiałem. Na podstawie raportów o postępach grupuję uczniów. Pomagam poszczególnym osobom z konkretnymi problemami. Albo rozpatruję całą klasę. Sprawdzam, czy wszyscy przerobili odcinek o najmniejszej wspólnej wielokrotności. Zanim poruszę dany temat na lekcji, patrzę, w jakim stopniu opanowali materiał. I już wiem, że nad tym zagadnieniem wcale nie muszę się długo rozwodzić. Jako nauczyciel efektywniej wykorzystuję czas. To naprawdę ułatwia pracę. Mobilizuję dzieciaki, pomagam im, żeby zdały do następnej klasy i żeby lepiej znały matematykę. Na początku roku, gdy zaczynałem z nową klasą, parę osób lubiło ten przedmiot. Większość jednak nie. Khan Academy to niesłychanie cenne narzędzie, pomagające zainteresować dzieci. Przytoczę przykład jednego ucznia. Powiedział, nie cierpiałem matmy, a teraz ją uwielbiam. Nie tylko nadrabiają zaległości, ale też zaliczają program szóstej klasy. Niektórzy uczniowie w ciągu roku przerobili program 2 lat. Dzięki Khan Academy mogą wrócić do działów, których nie rozumieją, albo przejść do czegoś nowego. Aż miło patrzeć, jak się uczą. Wyszukują filmy związane z tematami, które przerabiamy na lekcjach. Mają motywację, biorą sprawy w swoje ręce.